Jak pewnie już wiecie, cała mapa jest zupełnie nowa. Oprócz biomu leśnego, zimowego, rycerskiego, możemy znaleźć również bardzo ciekawe miejsca. Niektóre nawiązują do przeszłości, niektóre nawiązują do fabuły, a niektóre z nich staną się przyszłością tego rozdziału. W tym odcinku przeszykowałem dla was sekretne miejsca. Oczywiście, jeśli chcecie takich odcinków więcej, zostawiajcie łapy, subskrybujcie kanał i koniecznie sprawdźcie, czy nie wygasł wam nasz kod Evela w sklepie. A teraz zaczynajmy. Gdy popatrzymy na mapę z innej perspektywy, to zauważymy, że forty na całej mapie zaczynają się rozbudowywać. Być może z biegiem aktualizacji królestwo będzie się powiększać, a gdy finalnie zostanie wybudowane, dostaniemy być może jakieś zagrożenie, przed którym prawdopodobnie będziemy się bronić. To są tylko moje domysły, ale jest to bardzo możliwe, że z biegiem czasu coś takiego będzie. Wraz z rozbudową mapy prawdopodobnie kopalnia odsłoni więcej tajemniczej materii. Na skraju mapy możemy znaleźć bardzo mały lodowiec, na którym mamy bardzo mały domek. Prawdopodobnie jest on przez kogoś zamieszkały, ale sami zobaczcie, jak daleko od brzegu jest właśnie to miejsce. Co ciekawe, zaraz obok mamy ozdoby, które były widoczne w rozdziale drugim i ostatnio były one właśnie na letnim evencie. Sami zobaczcie, że kolega jest bardzo dobrze wyposażony. Mamy tutaj jedno bardzo małe łóżko, które przypomina mi lekko łóżko z Minecrafta. Naokoło tej góry mamy bardzo dużo miejsca do łowienia i wygląda na to, że będzie to najlepszy spot na Zero Fragów Challenge. W sumie jak chcielibyście, żebym zrobił, dajcie znaka łapką w górę. Ten kolega najwidoczniej kiedyś mieszkał na plaży, a teraz przyszło mu mieszkać na lodowcu. Swoją drogą być może właśnie tutaj utknęła jego łódź. Brutalny bastion. Ta miejscówka w plikach gry jest nazwana jako forteca rzeczywistości. Za co może odpowiadać ten budynek? Na tą chwilę nie mamy żadnych informacji, ale wygląda na to, że będzie to kluczowe miejsce tego rozdziału. Być może już w tym sezonie czegoś dowiemy się na temat tej miejscówki, ponieważ jeśli o nią chodzi, mamy tutaj bardzo dziwne posągi, bardzo dziwne kule oraz rozstawione lunchpady. Jeśli chodzi o posągi, trzymają one miecz oraz tarcze i co ciekawe, są to kobiety. Mamy tutaj bardzo dziwne elementy i na pewno będzie to jedna z większych zagadek tego rozdziału. Na miejscówce tej mamy również dziwne symbole na zwojach oraz bardzo dziwne oświetlenie. Stare drzewo rzeczywistości oraz Herold. Pewnie większość z was myślała, że po końcu rozdziału trzeciego Herold do nas już nie wróci. Okazało się oczywiście zupełnie inaczej, ponieważ nie dość, że Herold chciała zniszczyć nas, to przy okazji zniszczyła samą siebie. Co ciekawe, my przetrwaliśmy, ale ona sama już nie. W tym oto miejscu właśnie znajduje się drzewo rzeczywistości, które uwieczniło w sobie Herold. Co ciekawe, pod drzewem Herold znajduje się punkt zerowy, więc bardzo prawdopodobne, że wraz z biegiem tego rozdziału Herold do nas powróci. Na mapie znajduje się również kolejne tajemnicze miejsce. Chodzi tutaj dokładnie o obłupaną odkrywkę. We wczorajszym odcinku pokazywałem wam właściwości tych kamieni. Jeśli tego nie widzieliście, oglądnijcie wczorajszy film. I znalazłem tutaj coś jeszcze. Okazuje się, że te kamienie są wyławiane prosto z wody. Jak możecie zobaczyć, mamy tutaj bardzo dziwną kopalnię, gdzie mamy bardzo kwadratowe bryły kamieni. W tych kamieniach okazuje się, że właśnie jest uwięziona ta materia i z tej materii również jest zrobiona broń, którą ma Geno. Ale nie tylko, ponieważ młot uderzeniowy podobno również jest z tej materii. Na mapie mamy również bardzo ciekawe miejsce. Chodzi dokładnie tutaj o statek, który wyławia lód, a dokładniej kry. Jak możecie zobaczyć, niektóre kawałki są płaskie, a niektóre kawałki są nieco większe. Co ciekawe, w tej największej bryle lodu możemy znaleźć skrzynkę. To miejsce ma również mini dźwig, który wyławia właśnie kry. I teraz pytanie, co dzieje się z nimi dalej? Gdzie są one transportowane? Na pewno pamiętacie, że w rozdziale drugim mieliśmy fabrykę siorbu. Okazuje się, że również pojawiła się ona w jakiejś części na mapie, ale wygląda, że ta fabryka powoli upada. Jak możecie zobaczyć, mamy tutaj zabite okna deskami oraz wszystko wygląda tak, jakby to było opuszczone. Co ciekawe, tuż naprzeciwko mamy tutaj nową fabrykę i jest to dokładnie Slap Juice. Można powiedzieć, że jest to ulepszony siorb w postaci takiego mini energetyka, który prawdopodobnie wygryzł konkurencję. Możecie napisać w komentarzu, za kim jesteście. Czy za siorbem, czy za slapem.
Sezon 7 w rozdziale pierwszym był jednym z najlepszych sezonów. Jak wiecie, to właśnie wtedy mieliśmy lodową miejscówkę oraz zimowe budynki. Dokładnie wtedy dostaliśmy właśnie czerwone hangary wraz z lotniskiem. Chociaż tym razem lotniska nie dostaliśmy, to dalej czuć klimat 7 sezonu. Miejscówka ta składa się z kilku hangarów, w których możemy znaleźć różne pomieszczenia, które są wypełnione przeróżnymi przedmiotami. W nowym zimowym biomie mamy bardzo ciekawą miejscówkę. Jest to dokładnie zegar Tilted Towers. Sam zegar znajduje się w środku góry lodowej i być może wraz z biegiem tego sezonu dostaniemy kolejne miejsca związane z Tilted Towers. Jak wiecie, mapa ma się powiększać i być może w jakimś stopniu Tilted Towers powróci. Jeśli chodzi o samą wieżę, zegar wybija godzinę 12 i oczywiście w samym środku zegara możemy znaleźć skrzynki, które nadal są na swoim miejscu. W rozdziale 4 pojawiły się również elementy z rozdziału 3. Jak wiecie, na evencie mieliśmy zabranie głowy miśka, wiertła oraz kilku innych rzeczy i zostały one przeniesione na nową mapę. Okazuje się, że między innymi zostało dodane tutaj wiertło, właśnie głowa miśka i tu możecie właśnie zobaczyć nowe lokacje starych obiektów. Napiszcie w komentarzu, jakiego miejsca wam najbardziej brakuje z rozdziału 3, który oczywiście nie został przeniesiony do rozdziału 4. Na mapie znajduje się również obiekt, który był widziany w rozdziale 1. Oczywiście być może jest to tylko i wyłącznie mały przypadek, ale okazuje się, że coś, co stało obok Loot Lake'a, również pojawiło się na nowej mapie. Chodzi dokładnie tutaj o tą wieżyczkę. Ta wieżyczka mocno przypomina mi rozdział 1, właśnie miejscówkę przy Loot Lake'u, ale oczywiście jest ona wykonana w nowej, świeżej wersji. Oprócz tyrolek, wirów powietrza, między lodowcami możemy znaleźć zamarznięty wodospad. Znajduje on się zaraz koło fortecy rzeczywistości. Początkowo wygląda on tak, jakby nie dało się do niego wejść. A prawda jest zupełnie inna, ponieważ właśnie pod tym wodospadem możemy znaleźć kilka skrzynek. Jest to mega fajna miejscówka, ponieważ mamy tutaj zamarznięte skrzynki, które możemy znaleźć na zamarzniętych ściankach wodospadu. A no i właśnie, mamy tutaj jeszcze toj, jakby ktoś potrzebował. Słuchajcie, okazuje się, że nie jest to jedyna sekretna lodowa żabka, jakkolwiek to brzmi, ale przy samej żabce możemy znaleźć kilka skrzynek. Co ciekawe, jest ta żabka również w wersji bodajże kamiennej, taką udało mi się znaleźć. Napiszcie, czy wam udało się jakąś żabkę znaleźć, ponieważ takich żabek chyba na mapie jest kilka. Na pewno lodowa jest dokładnie w tym miejscu. Tajemnicze wejście na mapie. Jak możecie zobaczyć tutaj, mamy coś bardzo dziwnego i jest to niedaleko Herald. Co ciekawe, znajduje się to w małym, zielonym lasku. Prawdopodobnie jest to jakieś wejście w łaz, a być może klucz do czegoś, o czym jeszcze nie wiemy. Na okrągłej płycie możecie zobaczyć znaki oraz złote elementy. Moim zdaniem jest to klucz do czegoś, o czym po prostu jeszcze nie wiemy. Co ciekawe, dookoła mamy kamienie, na których również są znaki. Znaki są bardzo podobne do tego, co widzimy właśnie na owym wejściu. Wokół znajdują się 3 duże kamienie oraz kilka małych. Co to może być? Napiszcie w komentarzu.